Dobry wieczór, kochani. Konwertuje się właśnie nagranie z dzisiejszego spotkania. A ja w tym czasie przyszłam się z Wami podzielić prawdziwą magią, jaka się dzisiaj zadziała w programie Wolność. Rozmawiałyśmy o ocenach, o tym, jak to jest nasza perspektywa, jeśli chodzi o nadawanie etykiet, nadawanie łatek, metek temu, co się wydarza i sytuacją. I powiem Wam, że zadziała się prawdziwa magia, bo tak dziewczyny zmieniły perspektywę, że coś, co wydawało się niemożliwe, co wydawało się nie do odczarowania, się odczarowało. I jak z energii braku przejść do energii wdzięczności, i jak to zmienia w ogóle, jak to zmienia wszystko w życiu, więc to jest przepiękne, przepiękne. I co jeszcze się wydarzyło? Wydarzyło się to, że aż mi brakuje słów, jak wspaniały jest ten program. I jak się cieszę, że do mnie przyszedł i jakie niezwykłe transformacje się dokonują, bo jestem w kontakcie też z dziewczynami z pierwszej edycji i w ogóle poziom świadomości, który dzisiaj mają, poziom podejścia do tego, co się wydarza w ich życiu, jest totalnie inny niż sprzed programu i nawet jeżeli są tam turbulencje, to mają taką mądrość życiową do tego, żeby zobaczyć w tym wszystkim jakiś przekaz, jakąś lekcję i wyciągnąć, że to się dzieje dla mnie, a nie przeciwko mnie. I do tego też Was chcę zachęcić, bo my dajemy bardzo chętnie łatki i oceniamy, ale to, w jaki sposób operujemy językiem na co dzień, to, czy mówimy dobrze, czy źle o sobie, o sytuacjach, rzeczach, to przede wszystkim najpierw warto to zobaczyć, a potem wybrać to, co mnie wspiera. Czy mówienie źle mnie wspiera, czy mówienie dobrze mnie wspiera. I jak to zrobić w sposób taki naturalny, sztuczki magiczki? No, to jest tak, że przeklikuję. I dlatego kocham to, co robię, i dlatego się z Wami tym dzielę, i dlatego też powstają kolejne projekty, bo po prostu ta magia, która jest w tym wszystkim, jest niesamowita. I wrócę jeszcze do tego projektu, który ogłaszałam w środę, do projektu Prezent dla mnie. Skąd to się w ogóle wzięło? To jest pomysł, który przyszedł do mnie z takiej retrospekcji, z tego, że może nie wszyscy z Was wiedzą, ale ja pracę świadomą ze sobą zaczęłam 3 lata temu, bardzo niedawno. I największy przeskok zaczął się od drobnych kroków. Ja od razu nie wiedziałam, że będę robić rewolucję w swoim życiu. Ja nawet nie miałam takiego planu, nie miałam w ogóle takiej otwartości. Ja byłam tak zmęczona życiem, tak w ogóle utknięta w tym miejscu, że mi się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby się coś zmieniło, że ja nie mam siły tego zmienić. I na początku, kiedy jesteś w takim miejscu, ty potrzebujesz drobnych kroków, nie rewolucji, jakiś mały element, który wprowadzę do swojego życia i który pozwoli mi moja przestrzeń czasowa i moje życie codzienne zmieścić. I na początku to jest jak stopa w drzwi, malutki kawałek. Potem może przecisnę kolano, a potem może jeszcze dalej, może przecisnę biodro, a potem jeszcze ramię, a na końcu głowę. A jak głowa przejdzie, to już się cała zmieszczę w tej nowej rzeczywistości. I czasami to nawet nie jest stopa, to jest palec u stopy albo paznokieć. I przyszło do mnie, żeby przyjść do tych osób, do takich, które są w takim miejscu, w którym ja byłam 3 lata temu, zanim to się wszystko zaczęło, i żeby dać Wam taką mini przestrzeń,
małe, proste narzędzia do tego, żeby sobie zrobić lżej w tej rzeczywistości. Że nawet jeżeli nie zmieniam całego życia, tak, bo może dzisiaj nie mam odwagi, żeby rzucić pracę i przejść na swoje, bo nawet nie wiem, co ja chcę robić, bo ja nie miałam czasu się nad tym zastanowić. Ale żeby małymi krokami otwierać sobie tą furtkę do tego nowego, do tego, do czego mnie zaprasza dusza, do tej lekkości, do tej radości w życiu. Bo ja przeszłam tą drogę i wiem, jak na początku może się to wydawać niemożliwe. I nawet dzisiaj, na jednym spotkaniu, tak? Jedno spotkanie programu Wolność, zaczęłyśmy z miejsca utknięcia jakby w rzeczywistości i takiej narracji ciężkości, przygniecenia i tego typu wajbu, a na koniec przyszła lekkość, radość i taka, o Jezu. I to jest możliwe. I to jest możliwe w prosty sposób. I ja mam do tego narzędzia. Ja potrafię Wam pokazać, jak dojść do tego spokoju, bo ja byłam mega znerwicowaną osobą. Kto mnie zna z kilku lat wcześniej, to wie. Ja miałam ksywkę sroga ciotka. Naprawdę. Wśród znajomych. Więc to jest, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, wszystko jest w nas. Tylko czasami potrzebujemy jakiegoś wytrycha, żeby tą furtkę sobie otworzyć. Więc ja mam ileś tych wytrychów przetestowanych na sobie, sprawdzonych w różnych warunkach, bo naprawdę ta ilość rzeczy, emocji, przez które przeszłam w ostatnim czasie, jest ogromna. To, co przeszłam przez 40 lat swojego życia, też jest ogromne. Moja coach się zapytała, czy ja nie chcę książki napisać, że moja historia nadaje się na książkę. Tak dużo się tam działo. Więc po prostu niezależnie, w jakim miejscu jesteś, chciałam Ci powiedzieć, że jest możliwość, żeby było lżej. Że jest możliwość, żeby było łatwiej i Ty masz do tego wystarczającą siłę, żeby to zrobić i to nie musi oznaczać nie wiadomo czego. To może wystarczyć mały krok, mała zmiana, ale malutki element, malutkie narzędzie, które sobie zainstalujesz w oprogramowaniu i to już się samo potoczy, to już się samo zacznie i to jest tak, że potem to jest jak efekt domina, po prostu pchasz jeden element i zaczyna się cała układanka. Dobra, miałam wpaść na chwilę, miała być relacja, a wyszło z tego nagranie na posta, więc wrzucę tutaj dla Was. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to 27 lipca będę prowadzić pierwszy taki mini warsztat z cyklu mini narzędzia dla mnie. Zaczniemy od prezentu dla siebie. I to będzie coś niezwykłego. I już od tego pierwszego spotkania jest możliwość, że coś się zmieni w Waszej przestrzeni. I jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. To, co dzisiaj do mnie przyszło w medytacji porannej, w takiej praktyce połączenia ze sobą. Ja chciałam, żeby to naprawdę było dla każdego, żeby to było dostępne. I w związku z tym te ceny, które do mnie przyszły, one mogą być dla niektórych barierą. I przyszło do mnie, że ja nie chcę stwarzać tak dużych barier, w tym sensie, że czasami, jeżeli dla mnie ta przestrzeń, że ja nie mam tyle odwagi, żeby zrobić duże kroki, to wydanie kwoty typu 400 zł może być duże. I otwieram dla Was taką możliwość. To jest coś nowego, nie robiłam tego jeszcze, że ten mini warsztat możecie wybrać, ile chcecie mi zapłacić. Minimalna kwota to jest 111 zł, następnie 222 zł, 333 zł albo 444 zł. Ale tak czuję, żeby dać 111, 222 i 333, żeby to był naprawdę drobny krok dla Was, drobny też jako inwestycja. I żeby to było takie przyjazne. Więc jeżeli dzisiaj czujesz otwartość,
żeby zainwestować wyższą kwotę, super. A jeżeli czujesz przestrzeń na tą najniższą, to też jest super. Bez oceny tego, w jakim miejscu jesteś, to jest najlepsze miejsce, w jakim jesteś. I w tym momencie możesz podjąć decyzję, żeby zrobić chociaż taki malutki krok, tak? Uchylić trochę, zajrzeć jednym okiem, co tam jest. Więc jeżeli Was zachęciłam, napiszcie do mnie. Płatność online jeszcze chwilę poczeka, bo potrzebuję postawić całą stronę, to też się dzieje w backstage'u. To zdradzę rąbek tajemnicy. Więc jeszcze stara płatność będzie uwolniona płatność PayPalem i tradycyjnie przelewem na konto. Żeby zarezerwować miejsce, napiszcie do mnie. Jeżeli czujecie, że jest ktoś, kto komu może to zmienić życie, kto może czeka na takie pierwsze podanie ręki do tego, żeby przeprowadzić, pokazać, ok, jak wpuścić ten oddech do swojego życia, to podzielcie się proszę tym nagraniem, bo ja wiem, jakie to było dla mnie ważne, że ktoś stanął na mojej drodze i mi pokazał inną perspektywę i mi pokazał jak. Bez tego 38 lat nic się nie działo. Znaczy nic się nie działo. Działo się całe moje życie, ale nie działo się w tym sensie, że to było z taką ciężkością, stresem, w zupełnie innym miejscu. A to miejsce, do którego teraz przyszłam, jest tak cudownie, takie miękkie, takie po prostu, to jest niesamowite. I to jest tak, że nie trzeba przechodzić tych wszystkich procesów od razu, żeby już zauważyć różnicę. Czasami wystarczy drobna rzecz. Okej. Także magia się dzieje na wszystkich polach. Ja przychodzę z tym, otwieram swoją przestrzeń, żeby być dostępną nie tylko dla tych osób, które inwestują w wielkie transformacje, tak jak robimy na programie Wolność, bo tutaj rzeczywiście przychodzimy po konkret, tak? Jesteśmy gotowi, przeszłam już jakąś zmianę w swoim życiu, jak przygotowanie i teraz jestem gotowa na zmianę, gotowy na zmianę i skaczę. I to rzeczywiście są bardzo duże kroki i tam się dużo dzieje. Ale to jest też dla osób, które czują gotowość. A jeżeli ty jesteś w takim miejscu, że nie czujesz gotowości na tą ogromną zmianę, taką w swojej przestrzeni, bo tam potrafi się wszystko poprzestawiać, to ciebie zapraszam na takie mini warsztaty, które będę robić cyklicznie, minimum raz w miesiącu. Najbliższy będzie 27 lipca. Online, więc z każdej strony świata możecie dołączyć. Te osoby, które będą chciały wziąć udział, nie będą mogły być na żywo, dostaną nagranie. I to jest ta niezwykła rzecz, która się zadziewa i niezwykła magia, bo mogę się podzielić tymi pierwszymi krokami. I to jest dla mnie coś niezwykłego. To jest dla mnie ogromna przyjemność i przywilej, żeby Wam pokazać, jak to zrobić. Jak zrobić te pierwsze, tak naprawdę najtrudniejsze kroki, bo tam jest najwięcej wątpliwości się pojawia, najwięcej nie wiem, bo jak coś wchodzimy nowego, to tam wszystko jest dla nas nowe. Dobra, spokojnej nocy, wrzucam to nagranie, chyba będzie mało tekstu, więc jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to po prostu do mnie napiszcie. Przytulam Was do serducha i do zobaczenia w przestrzeni. Za tydzień kolejne spotkanie programu Wolność. Będziemy sięgać już po nasze marzenia. I no fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo się cieszę. Także dobra. Lubię się żegnać po kilka razy, ale to już ostatnie pożegnanie. Spokojnej nocy. Mua.